Cześć. Mamy niedzielę, 16 kwietnia. No i ruszamy z treningami. Miałem zrobić trening rano. Niestety nie było warunków pogodowych. Było dosyć duże zachmurzenie. Rano mieliśmy jeszcze zebranie zarządu oddziału. Ustalaliśmy kabiny treningowe, więc też nie było czasu na to. Choć jak jechałem do klubu, po drodze widziałem kabinki stały, no ale warunki dopiero się zrobiły gdzieś tak od południa. Zobaczymy. No na pewno nie puściłbym gołębi. Po pierwsze, gdyby nie były przygotowane do tego. Po drugie, gdyby nie było warunków pogodowych. Mam informację, kolega dzisiaj też puszczał koło południa, właśnie jak się rozpogodziło. Co prawda trening miał trochę szarpany, ale generalnie udany. Zobaczymy, jak to będzie u mnie. Ja dzisiaj zabrałem samczyki na odległość 30 km. Mają z wiaterkiem. Zobaczymy, jak to będzie. Parę dni temu gołębie wszystkie połapałem, robiłem taki przegląd. Od razu przyporządkowałem. Także mamy zegar podłączony, zobaczymy, jak one sobie poradzą i przylecą. Przy okazji dostały kropelkę na kark, na piórojady i krople odflegmiejące i udrażniające drogi oddechowe. Także dzisiaj jesteśmy z samczykami, a jutro, jak będzie pogoda, z rana puścimy samiczki. Jak to u mnie teraz wygląda? No jest metoda obiegowa już. Rano pierwsze wylatują samiczki, przepraszam, z gołębnika lotowego od młodych. Wiadomo, ten trening jest dosyć fajny, bo wiadomo, całą noc samiczki były z młodymi. Później samiczki wlatują, karmią młode, w tym czasie wypuszczam samce z gołębnika wdów na oblot. No wiadomo, tu trzeba bardziej przypilnować tego. Samczyki nie chcą tak latać, wiadomo, ciągną do młodych. Później przeganiam samiczki, jak nakarmią, wpuszczam samczyki, karmię i tak zostają przez cały dzień. Po południu odwrotnie. Pierwsze wylatują samczyki od młodych, więc ten popołudniowy trening samczyków jest dość fajny. Wchodzą po oblocie, karmię i wypuszczam samice na oblot, tak? Samce przeganiam, samice wchodzą i zostają na noc z młodymi. Gołąbki są już na pace, czekają na wypuszczenie. No i co? Jest 45 samczyków. Ustawię teraz kamerę i będziemy powolutku wypuszczać. Mamy godzinę za 15, trzecia, 15. No i co? Lecimy. I poszły. I poszły od razu w kierunku. I zginęły.
No, wjechaliśmy równo z gołębiami. Mamy godzinę 13 po, były puszczone za 15, więc 27 minut z 30 km. Na pewno mają jeszcze co poprawiać. Nie planuję zmieniać odległości, będą gołębie wywożone z tego samego miejsca, dopóki nie poprawią czasu. I zobaczymy, jak to będzie. Kabiny mamy pierwszą sekcyjną 28 kwietnia. W piątek, 29 w kolejny dzień mamy już oddziałową kabinę treningową. Pierwsza jest z jakichś tam 60 km, ta sekcyjna. Potem mamy już drugą kabinę z odległości jakieś 80 km i 1 maja mamy trzecią kabinę i to jest już jakieś 110-120 km. No i 7 maja mamy pierwszy lot. No tu jeszcze jakiś spóźnialski. Dolatuje i zobaczymy, ile nam się odbiło. Więc albo jednego brakuje, albo się nie odbił. No, z tego miejsca już robiłem dużo lepsze czasy, więc tak jak mówię, mają co poprawiać. Już dzisiaj samczyki nie będą miały oblotu. Mają karmę, nakarmią młode. O, jest jeszcze kolejny gołąb. Chodź. Więc mamy komplet. Tak jak mówię, nakarmią młode. Później o 17 samiczki będą miały oblot. A samczyki będą przegonione już na noc do gołębnika wdów. A jutro rano połapę samice. Tu z tego gołębnika od młodych. I też wywiozę na trening. A samce rano będą miały oblot. Z kolei. Pozdrawiam wszystkich i dobry lot.